to moje imię Boże, nazwisko panieńskie, o rodzicach, rodzeństwie. Ile mam lat też? Rocznik urodzenia. Tak. Nazywam się Herut Rosalia, mam lat 78. Data urodzenia? 3/7/28. Imiona rodziców? Antoni i Maria. I o rodzeństwie troszeczkę może Pani opowiedzieć? No, o rodzeństwie miałam dwóch braci i dwie siostry. Siostra zmarła za okupacji jeszcze przed ojcem. A imiona? Waleria była siostra i Maria. A brat był Władysław i Franciszek. Wszyscy pokończyli szkołę u Salezjan przed wojną. Tu w tym byli stolarzami obydwa. No i co więcej. Dalej co mówić. Siostry co robiły? Siostra była krawcową, ta starsza, a ta zmarła, ja miała 19 lat. No, za okupacji. I pani mieszkała od początku na ulicy Podolszyna. Podolszyna. No, dawne to były stare stawy. I jak toczyło się życie na Podolszynie przed wojną? No przed wojną tak, dobrze mną było, bo tata pracował na kolei, zarobił dobrze, mieliśmy pieniędzy, dobrze się nam powodziło. Jak tego. No, ale potem ta siostra, przyszła okupacja. Siostra zachorowała, to były trochę wszystkiego biżuterii, tego do leczyli, nie wyleczyli, bo na gruźlicę zmarła na płuca. No a druga siostra była krawcową, szyła, zarabiała, na siebie se zarobiła. Potem zachorował ojciec, w 1942 roku zachorował ojciec, taki był chory. Błogowieni jeszcze przed tym, on już był starszy, a jak tu Niemcy brali do pracy, musiało się iść, nie? On dostał pracę, co na gościńcu był i dyrygował tym ruchem, tą chorągiewką, przepuszczał te samochody. I tam też starszy był, przeziębił się tam, bo to tyle godzin na tym gościńcu, na zimie stał. I też później, trochę się załamał też przez te siostry, bo to się w takim młodym wieku, nie? Jak tego, jak ona zmarła. I on potem zachorował też, no i leżał, przeszło rok chorował. A jeszcze to przed wojny, weźmy, w Oświęcimiu, jak pani wspomina, Oświęcim przedwojenny, Podolszyn, znaczy stare stawy, jakie były na przykład rozrywki w Oświęcimiu? Ja tam nie pamiętam, bo ja nie chodziłam na rozrywki, co ja miałam 8 lat, to tam na rozrywki nie chodziłam. Jak chodziłam do szkoły, owszem, to grałam przedstawienia różnych takich, jak organizowała nasza pani ta Bielewiczowa, co tu byłam, to się brało udział w takich tych, no ale to było dla rodziców, dla uczniów szkoły, to były takie imprezy szkolne. To owszem, to w tym brałam udział. Jak tego. I kogo pani grała? Ja grałam tą Kasię. Kasia izbę zamiata, szuru, 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 szur, jest tu śmieci, pełen dwór. To byłam za tą Kasię przebrana. Jak to tam organizowali. No i jak były występy, to my też tańczyli tu na Unii, gdzie jest teraz stadion, to my mieli takie, no pani zrobiła te koła, wielkie ubrano bibułami i my to tańczyli tymi. I jeszcze Wiszkiem tańczyłam z Gregorczykiem, tym Józkiem, znasz tego, co tam z ciotką Milką jest żona tę twoją. Wiesz, gdzie na Nowych Stawach, to my obydwa tańczowali. Miałam porę z tym Gregorczykiem. No i to tak, ale tak to jako były stare. Jak się chodziło do kościoła, to przez cały Oświęcim to był Żydów. Nie szło ani tretuarem przyjść, bo same Żydy były. Jak przyszła sobota, to się już nie przeszło. Jeden Żyd. I właśnie jakie były kontakty pani z Żydami, albo tutaj starych stawów z Żydami? No oni tu przychodzili, ci nieraz tutaj, jak była sobota, co ten siaby zmieli, to tu na tym paswisku tańcowali, śpiewali se po żydowsku tego, no ale my im tam nie przeszkadzali. Nic my im nie tego, oni se tam swoje, my swoje. No a tata u tego Żyda, no to brał, jak tą ta książkę się dawno brał, jedzenie, wszystko, a dostał pieniądze pierwszego, no to poszedł, zapłacił i tego tata kupował u Żydów, no. Bo katolików było mało, więcej było Żydów. Nawet wiem, jak się to nazywał, ten Żyd. Cyrer. U Cyrera tego brali na to. No to nabrał, poszło się nabrał na tę książkę, on to zapisywał. My mieli je swoją książkę, a on miał swoją książkę, nie, żeby cię nie ocygani. No to się, on se zapisywał, on se też zapisywał, tata, a potem dopiero to poszedł, to wszystko wypłacił. A przyjaźnie jakieś były między Polakami i Żydami? Zna pani coś takiego? Takiego czegoś to nie zna. No jak handel wyglądał?
na targowisku. No ale to, że było ci targowisko, no, nie wiem czy to było targowisko, bo to były sklepy takie tego, ze wszystkim to, że miały te sklepy. To, ja nie wiem czy to było jaja, czy to nie wiem ci nie powiem, czy to było, to nie pamiętam, czy to było targowisko. Jak były jaja do sprzedania, bo co to się niesło, bo to nieśli do Żydów sprzedać. Każdy miał swojego odbiorcę Żyda, on to brał, nosił do nosili do niego i. I on to kupował, za to ci dawał tam cukier, ja to zanieśmy mu, zaś mój oj, to on za to na brojce towaru, na wymianę. A mogłaby pani coś opowiedzieć o swoich przyjaźniach z okresu przedwojennego? Nie, to, ale z Żydami? Nie, tak w ogóle. O przyjaźniach, to sprzyjaźniłam się z Aloyzem Borowczykiem. To my razem do szkoły chodzili, to my razem tak. Tu krowy paśli, bo to było 120 krów przecież i to, no to tam my się przyjaźnili jako dzieci ze szkoły. No. Goniliśmy się, krowy my paśli, biliśmy się nieraz, no. Różnie to bywało. Co to dzieci po 8, po 9 lat, no to co? To jest... A już, jak już tak, czy na starych stawach i w ogóle w Oświęcimiu była jakaś taka mowa, że może wybuchnąć wojna. Była. I co ludzie mówili wtedy? Jedni wierzyli, drudzy nie wierzyli. Mój bracie byli we wojsku, prawie ten młodszy brat służył we wojsku junego w ziemi. Ja wybuchła w 1939 roku, to on poszedł prosto z wojska na front. I był tu, był. Służył w tym wojsku i całą okupację przed tego. Nie okupację, bo potem wrócił. Jak, no i jak weszli już ci, co Ruski weszły, nie? To on wrócił, uciekł, bo chcieli do Niemiec wywieźć i uciekł w Kownie, bo on tam kaś nie gdzie to Kowno było, gdzieś tak u ludzkiej granicy. I już ich wieźli wagonami. I on z tego wagonu widział, że ich wiedzą do Niemiec, wziął i z takim kolegą namówili się, że uciekną. I taki pociąg stanął gdzieś tam w polu, jak ich wieźli i taki był. Bo mówi, zawsze opowiadał, że taki był łan tego rzepaku żółtego. Na prawie po 10 fitnym ten rzepak i on mówi tak, jak ruszy ten pociąg, co ruszy, to wyskakuje. Ty chcesz, to wyskakuje, ale ja wyskakuje. I brat wyskoczył i ten drugi za nim też wyskoczył. I schowali się przez te tory i do tego rzepaku się schowali, czekali aż przejedzie ten pociąg. No ale my mieli rodzinę w Krakowie, bo tata mój pochodził z Krakowa. Tam była cała ta rodzina i oni się nocą przedzierali do tej rodziny, do Krakowa. I tam dotarł do tej ciotki, do siostry mojego taty, tam mu dali ubranie cywilne, bo miał wojskowe i tego i tak nocami się przedzierał i przyszedł do domu, przeżył, bo tak to by go byli, nie wiadomo gdzie by go byli wywieźli. No a ten drugi brat zaś robił to był salezjan, był za stolarza, no to był w domu, no ale potem go zaś wzięli do obozu, co w obozie tam naprawiał te wszystkie, to on to wszystko widział, co tam się działo. On, żeby żył, to by mu powiedział, co tam się działo. Jak zawsze mówi, jak się oknem przyglądał z warsztatu, mówi, jak to popuszczali tych jeńców, mówi, kozali się im rozebrać i tego, a tak puścili te psy, no to te psy ich tak szarpały, oni się tam uganiali, a jeszcze kapo przyszedł, to jeszcze ich bił. Zawsze opowiadał, że już nie mógł patrzeć, jak to takie było. A no i dochodzi do tego, że... jeszcze jedno, czy pani działała w jakichś organizacjach w harcerstwie? No to mam za młoda. To dziecko było za 9 lat, to jest za młode było. A bo radio my mieli, bo my mieli radio. To ojciec mówi, tata był polityk mój. Ja, mieliśmy radio, takie było pudło, takie coś było pudło i no blaszane i na piecu tam w kuchni stało, to tam w tym było to radijko, jak tego to my słuchali tej wolnej Europy, jak tego jedni pilnowali, bo tu przecież chodziły te zielonki, ta policja tak przy w nocy chodziła, no ale ludzie się nie boli, my samogóny na wesele robili, jak się brat żenił, wszystko, jedni pilnowali, drudzy robili. Chleb, żyto mełli na chleb, bo przecież do młyna nie wolno było wieść. Taki czarny chleb my jedli jak święto zimia, bo to z młynka jak na mełli, taki jak razowy, jak to teraz jest. Taki chleb my z Pysiu jedli. To i siostra z bratem myła, a ja pilnowałam tu
jak szli, no to bo to było szurcało, nie jak tego, to, to o, bo już idą, to oni przeszli, tędy poszli na zaborze, jak tego, to zaśmęli. No i wybucha wojna, jest 1 września, jak ten 1 września pani przeżyła? Ja przeżyłam, pasłam krowy, tu na pastwisku, nawet za Alojzem my paść te krowy. Patrzymy się, a tu pod wieczór tyle wojska idzie, ale wszystko na nogach, stąd, bo to oni uciekali tutaj spod tego, przez Rajsko, ale jeszcze tam stamtąd, nie wiem gdzie to, tego, tam rozbili ich i tego. Tyle tych wojsk, jeszcze raz ci tam nastraszył, pamiętam taki żołnierz, oni mówi, jeszcze wyście tu są, mówi, uciekajcie, bo idą Niemcy, oczy wydłubują, języki używają. Tam nas postraszyli, Jezus Maria, my uciekali do domu, takie dzieci, przyszli, my mówimy, ale tata wyszedł, mówi tak, będziemy widzieć, co to będzie, co się to będzie działo, nie, a tu jeszcze iskierka mówi tego tu, że tanki jadą, bo to nazywali, nie, czołgi nie nazywali, no, że tanki jadą, że uciekajcie, uciekajcie. No, a mój brat, ten drugi się ukrywał, bo on za Niemca, nie za Niemca, no, no to za Niemca się ukrywał, ten młodszy brat. To w studni siedział, jak się ukrywał. To w studni siedział, miał drabinę, jak tego, to w studni siedział. I tak było zabite deskami, tak, że ino wiadro weszło, a on se tu jak w losu se za tymi deskami siedział, żeby go z góry nie było widać. No różnie to kombinowali, no ale tata mówi tak, czyli jak tego, ukropie się o tego drugiego syna też martwił, bo ten wrócił, żeby innego do wrócili z tej wojny, bo to, tego wzięli też, tego starszego brata też wzięli, tego prosto z wojska, tego wzięli, a była mobilizacja, nie, tego wzięli też. No, ale on był sanitariuszem w Krakowie, ten starszy brat, on nie był na froncie, nie tego, no, opiekował się chorymi, ale zawsze mówił, że jak w kościele mieli szpital, mówi, jak bomba wpadła do kościoła, mówi, wszystkich tych rannych, głównych, wszystko potrzaskało, bo to jak były te naloty. Przeżyli, nasza rodzina przeżyła, mamy wysiedlili, wszystko. Jezu. Mogłaby pani teraz coś? Bo to było tak, że wysiedleni kiedy byliście? Wysiedleni? No to już tata nie żył, jak mówię. Aha, to później. To już było później, tata nie żył już. Ja ci mówię, teraz się o tym jeńcu muszę opowiedzieć, nie? Jeszcze sekundkę. Niemcy weszli do Oświęcimia, rozpoczęła się okupacja i jak się zmieniło życie mieszkańców? O, bardzo się zmieniło, bo do roboty brali, do Niemiec wywozili. No i, no i 14 lat jak ci minęło, to cię nie miałeś nic do gadania, musiałeś iść do pracy. Ja mi 14 lat minęło, ja jeszcze taką byłam szczuplutko podobno, strasznie, jak byłam młodo. Taką marne dziecko było ze mnie. Ja mnie tego, no to brat mi załatwił, bo się tam znał z tym Niemcem, bo mu tam robił te stolarce też. I mówi, że siostra mówi, musi iść do tego, pewnie ją do Niemiec wezmą. A on mówi, ja ci załatwię, ja ją wezmę do fryzjerni. I tu była fryzjernia naprzeciwko salezjańskiego kościoła. Nie wiem, tam taki sklepik był mały, dużo z porcelaną był po wojnie. Tego to tam była fryzjernia, miała damsko, męsko. Na przodku było męskie, a tam z tyłu było damskie. W tym krajowym domu może pani pamięta? Nie pamięta pani? Nie. Co, to jest ten Klaja, co miał tego syna księdzy, bo... To musiałbym zobaczyć chyba. No. Ale dostała pani i jak wyglądał pani dzień pracy? Pierwszy dzień? Tak. No jak wyglądał, szłam i płakałam. Pamiętam, ale to tak się jeszcze nie bałam tak bardzo, bo tu szłam do nie wyjeżdżać nigdzie, nie tego, no ale tam w tej fryzjerni nad nim musiałam sprzątać, no nie było to ciężko robota. No i pomogłam tym fryzjerkom, tam pracowały dwie fryzjerki, jedna z Bierunia, a druga tu z Oświęcimia. Jedna jeszcze żyje, ta Stefa, ona się Naga, Stefania Naga nazywała, ona była tu z Brzezinki. Do ja im tak pomagałam, do sklepu też im tam szłam coś kupić od tego, no wynieść, przynieść, jak to takie dziecko, nie? No, ale tam się dużo nauczyłam, te trwałe robić, bo to dawno robili te parowe, wie pani, te parowe w ondulacie, to się to zapinało całe na tej głowie, te różne klamry, jak tego. No tam się dużo nauczyłam, no ale tam pracowałam chyba 9 miesięcy, po 9 miesiącach on tam zamknął tą fryzjernię. Ten Niemiec. No i ale tyle był dobry dla mnie, że
że mi idą ten arbeit, bo nie oddą do arbeitantu, i dą mi do ręki tę książkę taką. Ale co zrobimy? No jak cię wezmą do Niemiec, to musisz jechać. Ale tak się jakoś złożyło, pamiętam, to było w moje imieniny we wrześniu, szłam tam pierwszy raz do tej Niemki do roboty, bo poszłam, zgłosiłam się i przeznaczyli mnie tam do tej Niemki, jako środek zdrowia, ten czerwony dom z cegły taki tam jest, on jeszcze stoi. Tu jest ośrodek, a po drugiej stronie stoi ten dom. To w tym domu tam pracowałam. Tam, tak, on był inżynierem na zakładach, ten Niemiec. A ona była w domu. Mieli dwie córki. Jedną Elfi, taką, co miała 4 latka, a tej drugiej to jakże rodzaj to było, nie wiem. Już się zapomniałam. Tej było Elfi, a tej było... Nie pamiętam. Se wspomnę, no nie teraz, zaraz. Ale ona była na tych szkołach tam gdzieś w tych Niemcach, ją mieli tam. Że i nie było. No a ja to tak króliki chowali, to tym królikom się opiało. Ogród tam był taki duży, to tam kopałam w tym ogrodzie, plewiłam im, do sklepu szłam. Ale nie miałam tam źle, nie powiem, bo ja tam kartek nie dawałam, ale obiad zawsze tam zjadłam. Zawsze jak on przyjechał, co go przywieźli, musiał być też jakąś szychą tam, bo przyjeżdżali po niego do roboty i odwozili go do roboty. To on jak przyjechał na obiad, to on zawsze mi mówił, Roza, jadłaś obiad? Ja mówię, jadłam. A naprawdę jadłaś? Mnie naprawdę, bo zawsze mi dali obiad. Co mieli, to czy pasz czerwony, czy tam kluski, czy co, czy naleśniki, czy tam tego, a ona taką jakieś gotowała, też tam mi to smakowało, takie z kukurdzianej mąki takie to mieli. No ale oni mówili, że oni nie są prawdziwi Niemcy, że oni byli Rumuni. Nazywali się Szabo. On się nazywał Johann Szabu, a ona Ernestine Szabu się nazywała. Ale tę dziewczynkę to taką mieli fajną i ja się tak z nimi zaprzyjaźniłam, że oni w niedzielę tu nawet do nas przyszli. Chcieli wiedzieć, gdzie ją mieszką. Widzisz, Niemcy, no bo Niemcy byli. On umiał, z nim się dobrze dogadał, bo on robił między Polakami, to on znowu, a ona tak przekręcała, tak piąte, sześćdziesiąte. Tak seplała, ale też się nie rozszło z nim dogadać. Ale on z nim to tak. No i tak było po tym, jak bombardowali te Oświęcim, te bomby, co na tym leciały, na to jeszcze są te doły przecież, nie? No to po tym już front przyszedł i to, a jeszcze muszę ci o tym jeńcu opowiedzieć, nie? To jeszcze spokojnie dojdziemy. Zakładają w Oświęcimiu obóz i jakie są reakcje mieszkańców? Jakie są reakcje pani? Jakie są wszyscy inno, te chłopy starsze, co się to rozumieli na tym, to wszyscy inno stoli i radzili, co to będzie, co tamto, co tego. Jak się już potem zaczęło kurzyć i śmierdzieć, jak polili już te trupy, to już my mieli dość, okna zamykali, wszystko jeszcze, jak wiatr był stąd, to koniec świata. Smród niesamowity, smród był. No. Ale co zrobisz, jak na to nie było rady? No. A jak był jakiś taki strach przed trafieniem do obozu? No pewnie, jakbyś coś przeskrobił, to zaraz cię wzięli do obozu. Jakbyś inno coś przewidnił, to zaraz tam brali. Tu mieszkała, no ci już mówiłam, tak u mojego brata, co miała tę mleczarnię. To ona wszystko wiedziała, co się dzieje, bo jak się coś działo na stawach, to ona pierwsza wiedziała, bo oni do niej szli, bo ona znała wszystkich ludzi. Na stawach, bo nosili mleko, jak to były te kontyngenta, musiałeś oddać, nie? To jak szedłeś tam z mlekiem, a oni przyszli, to ona pierwsza wiedziała, jutro będzie to, jutro będzie tamto. Ostrzegała tych ludzi biednych, jak tego. Jak to moją mamę wtedy też, co wysiedlili, to zaraz bratu powiedziała, brat tu przyjechał i mówi, mamo, ty się znaliście, mówi, wezmą cię, wysiedlą cię. A to oni wtedy brali wszystkie te wdówy, co że niby mają być ciężarem państwa, że nikt nie był ciężarem państwa, bo mama miała pole, mieliśmy krowę, mieliśmy świnie, my się mieli z czego przecież utrzymać, nie? No ale widzisz, była na tej liście i wzięli. Mnie kazali uciekać, ja uciekłam. Brat mówi, ty uciekaj, mówi, bo jak będzie tam jedna osoba, to się pomoże jakoś, a jak już dwie, to będzie gorzej. No ale potem brat pojechał do tego Frydy, do tego Niemca, tu jest Adolfin, on tu był na tym gospodarstwie i opowiedział, że mu matkę wzięli, że to tego zaraz się zebrał i dosiadł do samochodu i pojechał do tego obozu, co jak tam załatwił, jak tego, że matkę potem zwolnili. I dużo ludzi on wtedy wybawił tam z tego, z tej Brzezinki.
Może Pani opowiedzieć teraz o Pani kontaktach z Wehrmachtem, z SS-manami w obrębie Oświęcimia, jak Pani sobie szła ulicą, jakoś takie... Wiesz, jak dostałam wpis od jednego, nim zaś się przewróciłam. Tak było z Bysią. Siostra, ja to do tego armajzantu siano suszyli. Siostra była wystawiona, że mój idu do tych goi, co tego suszyć siano. I były wystawione tak moja siostra, doktorowa Tachowańcowa Marysia, coś ich 8 było Konopkowo, tego coś ich 8 by wyznaczyli. No i widzisz, on szły z grabiami suszyć to siano, a mnie siostra wzięła i mówi, chodź do miasta z nami, na zakupy dali mi kartki, żebym poszła coś na te kartki wykupić, mi dali pieniądze i szłam z nimi. A tu ten taki policjant, jakiś taki, nazwali go Grala, że się Grala nazywał, on był SS-manem. I widzisz, czekał, aż te były umeldowane, te Konopkowo i te siostry, tamte krajunki, że one mają jechać do Niemiec. Nie? No ale one chciały iść to siano suszyć, chciały się od tego. I doszli my tu ku tym, jak, no jakby ci powiedzieć, gdzie mieszka teraz Adam Zojas, o. Tu my doszli na tym, patrzymy się, a tam od gościńca jedzie ten policjant na rowerze. No to te krajunki, to było już żyta, były takie duże, zboże już, tego one uciekły i schowały się do tego zboża uciekły, a siostra została i ta Owańcowa została, ta doktorowa. No a ja takie dziecko, te ucieka, cóż mi go nam zrobił, nie? I stoimy na tej drodze, a one uciekły, tam pochowały się. No ale gdzie to już, rosa rano tako, a on ich szukał. Jak ich szukał, tak się wybabrał te buty z cholewami, czy miał tak się wybabrał te buty w tym zbożu, bo to rosa było mokro. Taki był wścieknięty i zaszedł, a Chowańcowa ta Marysia była ciekawa, gdzie on jest. Wyszła z tego zboża i zaglądał, gdzie on jest, wiesz? I on ją widział i wziął ją, wyprowadził ją z tym. A mnie mówi tak, ty masz tu stać, dopóki ja tu nie przyjdę, bo on umiał po polsku, ty nie wiem. A ja takie miałam, ja ci tu będę stoć. A mój brat tam mieszkał przy samym gościcu. Wiesz, gdzie mieszka teraz Brzezińsko? Jak Wierońsko po drugiej stronie. Wiesz, ten dom taki nowy, opucowany. Wiesz, którą ona się nazywała Brzezińsko. To jest córka od mojego brata. I ten brat tam mieszkał. I ja mówię, Boże, żebym ja do tego domu doleciała, to już bym była szczęśliwa. I tego, ale on jak ci wyszedł z tego, taki był wścieknięty z tego zboża i przyszedł ci ku mnie i jak mnie strzeli w buzie tu, w twarz, to ja kopr na tej drodze, przewróciłam się. Bo gdzie tu taki łup, takiemu dziecku jak strzeli, to no koprtłam się na tej drodze. No i tego, i on poszedł ich tam szukać do tego zboża. To ja ci tymczasem, jak on tam poszedł w te pola, to ja uciekłam tą drogą. Jeszcze tu jak doleciałam ku Gruszkowi, gdzie Gruszkowo teraz mieszko, tam były takie, to drogi były z kamieni, nie? Tam się przewróciłam, rozwaliłam kamieniem całe kolano, krew się leje, ja przyszłam do brata i opowiadam mu co wszystko, co się stało. Jak tego, i on tam, widzisz, tak chodził, że ich tamte dziuchy znalazł w tym zbożu. I on ich wziął z tego i musiał jechać do Niemiec, wziął ich. No a ta Chowańcowa Marysia, ona nie była wyznaczona i moja siostra też nie były na tej liście, no to ich puścił. A te wziął i wychwycił tam w tym zbożu, to potem się opowiadał Kaściu, jak ten Niemiec, nie, bo to były Foldeutschery też tu mieszkał, gdzie Durak teraz, to tam mieszkał Foldeutscher za Niemca, to tu opowiadał, że aż się mu przykro zrobiło, jak ją nadszedł tę klajunkę, jak cerowała pończochy i skarpetki w tym zbożu i siedziała w tym zbożu, to się okazało, że się mu tak przykro zrobiło, że ją musi wziąć. Jak się Kościół zachowywał wobec okupacji? Jak się Kościół z Bysiu zachowywał? Też byli pod pręgierzem, też nie mieli władzy, też różnie wzywani byli na policję przecież i to, i brali ich też do obozu, tych księży jak tego. Boli się też. No ale msze się odprawiały u nas. Nieszpory i to odprawiały. Bo jak były, pamiętam, jak były roraty, to tak się szło w czas do kościoła na roraty rano, na tę mszę, no to oni już chodzili, pilnowali, nie, już ta policja chodziła po mieście od tego, to ile razy wyszły na te roraty, to nas szczepiali, no ale zawsze pustkę trzeba było mieć przy sobie.
bo jak tak, to ziemi nie było wytłumaczenia. I co to robili z tymi ludźmi, co ich wzięli, niektórych może puścili, niektórych nie puścili. Były nazwiska, co byli ludzie podejrzani też różni, że działają, że to, to oni takich też mieli na oku. No właśnie, a o donosicielach mogłaby pani coś opowiedzieć? O, żeby daleko szukać. Nie chcę, ale nie chcę mówić do kamery, bo tu mamy takiego jednego pod oczyną, jeszcze żyje. Wiesz, o kogo chodzi. Domyślam się. No. Nie chcę mówić, bo moją teściową pod Kablową, bo sprzedała gęsi paskarce, jak to się do mnie sprzedawało. No wiesz, jak to przyniosły szmaty, żeby nie było tych szmot, tego i jakiś sweter i przyniosła i to i da, i gęsi dwie, jak tego. I widzisz, że on poszedł, nią meldował, no, moją teściową i wziął i to. I one przyszli, wzięli ją do obozu, do lagru, siedziała biedno 9 miesięcy za te gęsi. Tam tak zachorowała na nogę, bo przeziębiła się tam, koszyki jakieś robiła. Jak potem już ją wypuścili, wiesz, jak ona chorowała. I mogła się, wydawało się, że jej nogę utną, ale chowaniec ją tu wyleczył. Ona żyje jeszcze? To ja nie żyję. Ja to ona dożyła do 97 lat. I żeby se nogi była nie złamała, to byłaby chyba setki dożyła. No, złamała se po tym nogę i już się to nie zrosło. Jak ona na niego strasznie płakała, jak ona na niego mówi, Jezus, mówi, swój chłop, swój niedaleki sąsiad, co on mi zrobił, co on mi zrobił. Tak i tego, okropnie na niego ją wie. A potem chodził do kościoła, tu dano nie chcieli na, no ale ludzie wiedzą, czym był i wiedzą do dzisiaj. A o kaszy mogłaby pani coś powiedzieć? No kaszę to ja no tak znam, Zbysiu z widzenia. Ja tam z nim nie miałam nic do czynienia. A zna pani jakieś historie z nim związane? No jak zabił, tu zastrzelił tego klaje, to była gogotka, że on go zastrzelił. No ale czym ten klaja był, czy on też był jakim? Ja ci nie powiem ci, bo nie wiem czym ten klaja był, co on go zastrzelił. Jedni mówili, że był takim rapsikiem, że chodził na polowania, że miał brud nielegalnie, że on się go bał, że tego i że on go kropnął, że miał go kropnąć klaja kaszę, to kasza kropnął tego klaja. A ten wierszyk taki o kaszy, jak to szło? Ja to ja idę daleko, takie parę słów pamiętam. No. A proszę. Co? Jak? Ta siostra jego ułożyła taką piosenkę. Kasza, bandyta, brata nam zabił i ostrą kulą w głowę poraził. Tyle mi zostało w pamięci. To one jeszcze, ale już nie żyją te klajonki. Już one, bo jakbyś tam żyły, to one by ci o nim powiedział, bo one go znały dobrze. Te siostry tego. A jeszcze znam takiego, Praszka się nazywał, taki mały, Boże, bo ja nie był taki kurdupel, taki ci karzełek, to był jagun, ja my po te kartki żywnościowe stali, jagun się na noc dar, jagun rządzi w tym Oświęcimy, tak chodzi, tak szwarło to po niemiecku, tak tego, a jak się go ludzie boli, bo zaraz donosił wszędzie, zaraz cię wziął tego za kołnierz i prowadził cię na gestapo. A ten, teraz może przejdźmy do opowieści, kiedy pomogli Państwo temu jeńcowi. No to, i jak, był, jak się to zaczęło? Tak się Zbysiu zaczęło. Był rok 43. Miesiąc? Lipiec. Tak? Lipiec. I tata mój już był chory. Poważnie był już chory. Nogi miał spuchnięte takie, leżał tu na łóżku leżał. I była godzina 1:30 w nocy. My spały ze siostrą tamtym w tym pokoju, a bracia byli, już jeden brat był żonaty, a ten drugi był w Fajdebreku, tam pracował w tej fabryce na Śląsku. Ja nie wiem, jak to po polsku się ta nazywa teraz. Wiem, że Heidebrek się za Niemca to nazywał. I ktoś krupie za okno. No i tata wołał na noc, że chodźcie tu, bo ktoś jest za oknem. Ja, siostra, ona zawsze prędko wyleci z tego pokoju tu do tego okna. Ja prędko przyleciała, tak prędko uciekła. I mówi, tato mówi, tu jest Godortyn, pasiok za oknem, tu jest jeniec za oknem. Tata tak się za tym łóżku tutaj zatrwożył, bo to pasiok za oknem, tuż to może być. Ale z tego łóżka zdradził się
I przyszedł tu po tym oknu, a on tam stał za tym oknem, nie? No patrzę, rzeczywiście, rzeczywiście pasiok, rzeczywiście tym. No i mówi, i pierwsze słowa, jakie do taty wypowiedział, to były tak. I gdzie jest droga do najbliższego lasu? Pyta się. A on mówi, tata mu mówi, no że będzie ze 3 kilometry na wschód, żeby jak tego na wschód. No ale ja bym tak prosił o ubranie, mówi, bo ja jestem z tego. No a tu dajcie ubranie, jak nie wiadomo, czy podstawione, czy prawdziwe, nie? Ale było tak wyczuć, tata go tak wyczuł, że jak stał za tym oknem, to jakby no liściami zaszurzał, albo coś, to on już taki niepewny, taki, te nerwy miał takie, to się dało wyczuć, że to jest niepodstawione. No i to jo, jak usłyszałam o tym ubraniu, to się tak podobno darłam, żeby nie dawać tego ubrania, bo jak go złapią, to no wystrzelają całych wszystkich. A tata i mówi tak, mnie już Niemcy nic nie zrobią, ja się już nie boję, ja mu już tak godziny policzone. Idźcie, dajcie mu to kolejowe ubranie, bo tata pracował na kolei, dajcie mu to kolejowe ubranie, niech se weźmie. No i siostra poszła, dała mu czopkę kolejową, tę bluzkę kolejową, no i spodnie. No ja mam ubranie całe kolejowe, nie? Tam i, no i pół wohinka chleba, tego czarnego i kostkę margaryny. A jeszcze tata mówi, dajcie mu nóż, bo czym ze tego chleba w tamtym lesie ukroi. No i zaś ten scyzoryk my szukali, nie mogli mi tego scyzoryka znaleźć. No ale dali mu ten nóż, ten scyzoryk, no i do tego... Do chustki z głowy, wiem, że mu mama do chustki z głowy związała ten chleb i ten tobołek mu zrobiła i jak tego. No ale jeszcze tata się go, jeszcze by może mu nie dał tata tego ubrania, jak się go tata zapytał, skąd jeszcze jest, że z Krakowa, no to jak powiedział, że z Krakowa, a mój tata z Krakowa pochodził, koniec. Mówi, to tata by mu był wszystko do, no i to. I mówi tak, jak się przeprawię do tej guberni tam, bo to tam ta gubernia była, nie trzeba się tam było meldować, bo my się tu musieli meldować, a tam było wolne wszystko. Mówi, to mu przyjdę podziękować, mówi, za to wszystko, ale nie przyszedł, nie wiadomo, czy on przeżył, bo nie przyszedł. A my jak jeszcze ze siostrą, jak on jeszcze te słowa, jak go to ratował, Bóg wam zapłać, te słowa powiedział, jak odchodził. I no i tu skręcił i tu leciał. My ze siostrą takie ciekawe też wyszłymy tu na to pole, patrzymy się jak on, a to tak księżyc ładnie świecił, tak jak to o drugiej w nocy, nie? Tak jak leciał, to ten cień, no tak po tym lesie tak ruszał, tak. A jeszcze jak o tego to mówię, będziecie widzieć, jak będą wyjść syreny rano. My tu rano wstajemy, rany boskie. Jak syreny wyją, mamy jeszcze ze siostrą co wody we wiadrak. I tam by nosiły całe plazmy zloły, żeby jak przyjadą z psami, żeby nie śladu nie znalazł, bo on przecież tu długo pod oknem stał, ten jeniec. To my tak skropiły tą wodą, zmyły całe to, tak do rana trochę ta woda wsiąkła, ale przyjechali z tymi psami, jak z tymi, no tych motorach, z tymi przyczepami, coś 14 ich przyjechało. Obstawili całą tą naszą wieś tu, jak tego. Tu jak garaże są takie, auta przyjechały, wszystko. A jak syreny wyły, a jak kopali w domu, jak szukali, Jezu. Łóżka były pościelane, to ino pierzyny furgały, bo ino myśleli, że kazali, nie ty może do pierzyny, albo do... Tu stoła szofa, tam w rogu postawiono, tak, tego to nawet tam za tę szofę zajrzał. Tak szukali. Wie pan, jak on się nazywał, albo jaki numer miał? Nie. I no tyle tata się go pytał, za co siedział, to powiedział, że za politykę. Tak powiedział tacie, że a za co cię wzięli? Ja mówię, za politykę. Że za politykę. Mówię, jaki to nie był jakiś działacz, co go wzięli. Ale młody chłop, młody. I już nigdy się więcej z nim nie widzieliście? Nie widzieliśmy. Obiecał tak, Bóg wam zapłaci. Poszedł, te słowa były ostatnie. Jak przeżyję, to wam przyjdę podziękować, ale nie przyszedł. Znaczy, czy przeżył, czy... Czy nie dbał przyjść już? Nie wiemy, co się stało. A teraz przejdźmy do tematu wysiedlenie państwa. I dlaczego w ogóle było wysiedlenie stąd? No dlatego było wysiedlenie, że niby te wdowy biedne były ciężarem państwa. A kiedy tata pani zmarł? Mój tata zmarł w 1944 roku.
Jak ty w lipcu, a tata zmarł w listopadzie. W świętego Marcina zmarł tata. Jak on był w lipcu, to tata zmarł potem w listopadzie. Bardzo chory już jagodnieniec tu był. Mówi, nie płacz dziecko, nie płacz, jeszcze do mnie. Mówi, mnie już Niemcy nic nie zrobią, bo ja już tak jestem na wykończeniu. Dajcie mu ubranie na moją odpowiedzialność, dajcie mu wszystko, to dajcie mu tego. Potem w listopadzie tata zmarł w 44 roku. No i my zostały same z mamą. No ale my miały krowę, świnie, przecież pola było kawałek, to my miały z czego żyć, nie? No, jak przyjechali, mnie kazali uciekać, ja ci już mówiłam, gdzie siedziałam tam, w Niemcowej pszenicy. Mhm. Tam mi kazali uciekać, do pierwszej pamiętam w południe tam siedziałam. Już mi się pić tak chciało, bo to był lipiec, żniwa, pszenica, tako złoto była. I tak siedzę w tej pszenicy, dźwigą tą głowę, co się chciałam widzieć, co się kiedy dzieje, a tu z paździorów prowadzą też te wdowy. Tu prawie jakbym się wystraszyła, zarypłam do tej pszenicy, zaś leżę w tej pszenicy. To była taka akcja większa, wysiedleńcza wtedy? No, wtedy wzięli dużo. Bo to był rok w ogóle 40... Chyba czwarty. Chyba czwarty. Jeszcze ten Dunka jest Zbyszek, skorupa postawiony. Jeszcze ci powiem, jak było, ja już tam nie mogłam wytrzymać, tu brzeszczę bucą pół do drugiej, jeszcze w tej pszenicy siedzę. Nic nie wiem, co się dzieje i idę, a Skorupino, ta babka, ty ją nie pamiętasz. Ta babka mówi, toś ty jeszcze tu, matkę ci wzięli, uciekaj stąd, bo jeszcze ciebie wezmą, jeszcze nos tu tego uciekaj, jeszcze mnie zamiast takie dziecko, kaj wziąć, przytulić, poratować, to oni mnie jeszcze nastraszyli, że toś ty jeszcze tu. Jak tego, że mnie wezmą, że mnie rozstrzelają. No ale przyszłam tu do tego domu, to już dom był zablombowany, jak przyszłam. Zablombowali dom, przyjechali blomby. I on po prostu został pusty, ten dom. Dom pusty został, zablombowali, blomby założyli, wszystko. Ale ten sąsiad, co tu był, no ojciec tej Chowańcowej Marysi, tej doktorowej, on oknem wybił szybę i wlos tym oknem tam z pokoju. Żeby niego wybili szybę. I co były takie rzeczy, wiesz, wartościowsze, jakie to oni to wzięli do siebie. Bo mówią, jak mama nie wróci, no to przyjdą mi wszystko to wezmą, nie? Jak tego. A oni także ci mówię, pierzyny takie różne, takie to wszystko wzięli do tego. No ale ja się już nie mogłam doczekać tego brata mojego, on co tam słychać, co z tego. Nie mówię, i płacze, a że podobno spuchnięto była od tego płaczu, bo co to takie dziecko, nie? 10 lat wtedy miałam, może i 40 chyba miałam. No i to, i siedzimy, nie siedzimy, no stoimy tutaj, jak wasz dom jest na tym zakręcie, nie? Tam się ludzie, bo to każdy radził, co będzie tego, na jaki taki szum zrobi. Patrzę, a mój brat jedzie na rowerze, ten młodszy. I taki wesoły, i tam mi czopką migo, że tego, i mówię, o i coś tam będzie godą, dobrze, co on taki wesoły. I mówię, jedzie mnie, przytulił, mówi, nie płacz, bo mama jedzie, bo Fryda ją uratował. No. Że bo on był tego Frydy, on tam robił tę stolarkę, tym Niemcowi, on tego, on ją tam wykopał z tego. Ale dużo nie wróciło. A Fryda to był? To był gospodarz tego Adolfina. No, on był Niemiec. I teraz pytanie właśnie, gdzie państwo przesiedli, czy sobie sami państwo znaleźli? No jak mama wróciła, to klucze dali do domu. I my tu byli, w tym domu, bo blumby odłożyli i my wrócili do swojego domu. No a ci, co nie tego, to przyjechali autami, te zgroty wszystkie, te meble, wszystko na to, wszystko opustoszyli, wszystko w ziemi. A gdzie oni to wozili? Nie wiem. Ale my wrócili tu do domu z powrotem. Tu my mieszkali, całą wojnę. Aż do wyzwolenia. Naloty alianckie dały się mocno pani we znaki? Oj, Zbysiu, jak jeszcze robiłam tej Niemki, tam jak był nalot i szłam do domu, to nie wiem, że to było jakoś pod jesień, bo kopali zimnioki. I tam na tym stawie, gdzie to teraz tam budują, to tam jest ten nalot na pod. I nie wiedziałam, gdzie uciekać, czy się wrócić do miasta, czy na stawę uciekać. Ale wtedy tam mój szwagier, jeszcze nie był wtedy moim szwagrem, chodził do siostry.
Oni urali tam, coś robili w polu koniami. No i oni ci, wiesz, też nie uciekli, jakby, co? A. Jak oni też nie uciekli i no tego, też zostali na tym polu, jak naleciały te samoloty, jak zaczęły prać bombami. A ja nie wiedziałam co, i ku tym chłopom tam uciekł, żeby tego. I tam płynęła ta krzywopa, jak to z Paziorów tam idzie, nie? Jak tego, i tam był taki mostek. A to i my oni wszyscy pod ten mostek i mnie też tam pod ten mostek wzięli. I pod tym mostkiem my przesiedzieli, to ci mówię, jak prali tymi bombami, to no, ta ziemia to mi się dawała, że tak chodzi, tak. Tak chodziła od tego szczęsu. No ale przeleciały te samoloty i my, a konie im uciekły. Konie poszły z tym, z zaprzęgiem całe uciekły do tego. A miasto jak było bombardowane? To mnie no rozbyłam, jak tego, ale to byłam tam pod zamkiem, tym, z tą Niemką moją, w tym Sorunie. Wiesz, gdzie jest zamek? Tam był taki Sorun dla tych Niemców, to tam byłam roz w tym schronie. Co ona mnie wzięła, co my już nie uciekł. Jezus, powiedziałam, żebym tam więcej nie poszła. Tam dopiero był huk tych ziemi, jak prali. No ale mówili tak, że tam było najbezpieczniej, że tam bomba by nie przebiła, że tam było tego, no ale tam nie trafiła ta bomba wtedy, no, ale Niemcy tam uciekali. I roz tam inno byłam w tym, co mnie ona wzięła. I Oświęcim jak był niszczony? Znaczy, bo to tam jakoś było, że na cmentarzu? O, na cmentarzu to cały ten tu jak straż była, co jest straż, to tam w ten mur cały był przecież zbombardowany, wszystko. Tak, lecieli, tak, brali, bo oni, że to tam miał być ten magazyn, bo tej broni mieli my Niemcy. No. No a tu widzisz, co ta bomba też spadła, co Gruszkowi i całą rodzinę zabiło. No. Wiesz gdzie? Gdzie mieszka Gruszkowo teraz, na Zagrodowej? No. Wie, jak się sądzi z gościńca, to trzeci dom. No. Tak, słyszałem właśnie, że tu było jakieś... No to widzisz, ona tam całą rodzinę zabiło, to była rodzina mojej bratówki znowu. A to, ten na Auschwitz nie padały bomby żadne? Też leciały. Przecież tam, gdzie ja robiłam Zbyszek, w tym czerwonym domu, to na plac spadła bomba. Na plac, oni siedzieli pod schodami, bo tam do tej mojej Niemki to przychodził ten Esman jeden kaś tam z tego obozu. Jak to, Jezu, jaki on był zgroźny. Ja już go tam widziałam, to już miałam dość. A pamięta pani, jak się nazywał? Nie pamiętam. Nie. To już mi się, ja się go tak bałam, ja mam ten wzrok, jaki miał szpetny, jaki, o Jezu Maryja. Ja się go tak bałam, jak on już tam przyszedł do nich. To był jakiś kuzyn tej mojej pani całej. A tam na osiu te leciały bomby, też leciały. Całe szyby powybijane, jak żebym zaszła rano do roboty, a tu taki garu. Jeszcze ci mówiłam, żebym se narobiła kłopotu, bo powiedziałam tam, że przyjadą we święta choinkę oświecić pierwszy dzień, a drugi dzień zgasić i to się sprawdziło. Ja sobie byłam, narobiła kłopotu, a ja takie dzień też, co tutaj słyszałam, jak go dali ci politycy, to ja to tam poszła i powiedziałam, że nie przyjdę do roboty, bo się boję, bo będzie bombardowanie, bo przyjadą oświecić choinkę i zgasić i to się sprawdziło. I ten cały mój Niemiec, skąd ja to wiedziałam, ale nie robił mi takich konsekwencji żadnych z tego, nie byłam odpowiedzialna, ale po to tak się część czasem widzisz, że wysłowi. No ale mamy już rok 44. Niemcy już wiedzą, że przegrają wojnę i jakie były ich reakcje na to? Niemców? Tak. No i co, no mieli Hitler kaput i no mówili Hitler kaput. Ale niektórzy byli tacy, że se nie dali powiedzieć, że Hitler wojnę przegrał. Było dużo też takich, że wygrał wojnę. A mój tata zawsze inny mówił, bo się nawet założył z tym sąsiadem tu. Że nie wygrał. Wojtek Hitler wojny nie wygrał, no ale tata się nie doczekał, a on się doczekał. A jak ludzie usłyszeli o tym, że Armia Czerwona się zbliża, cieszyli się?
No pewnie, że się cieszyli, bo przecież mało my to przeszli, pani, ile my byli pod 6 lat przecież pod okupacją, nie? Pewnie, że się cieszyli, no zaś nazywali jak baciuszki, przyjdą twój dziadek, pradziadek twój, to zawsze pamiętam, twojego dziadka ojciec, nie? To zawsze on tam w tej Rosji gdzieś był, jak była tam wojna, to baciuszki ich nazywał. To mówi, żeby no nie było gorzej, jak przyjdą baciuszki, żeby no nie było gorzej. No ale no wyzwolili nos, no i no, chociaż nie było tej presji, tego strachu nie było. Człowiek szedł wszędzie i wiedział, że wróci, a za Niemca wyszedł i nie wiedział, że wróci, nie? Bo się na drodze byle gdzie mogło się coś zdarzyć. No. To pamięta pani ten moment, 27 stycznia wyzwalają... Obóz. Obóz. No pewnie, że pamiętam. Bo mój brat tam był wtedy. Jezu, ja byłam po tym, co za tydzień już, jak już przeszły ci Niemcy przez ten obóz, to my tam brat z tym poszli, Jezus Maria, ale tam było, to tam było jeszcze trupów niespalonych, porozrzucanych, takich ciał różnych, Jezus, Jezus, widziałam to wszystko, bo mnie brat wziął tam wtedy. Do obozu. Do obozu. Tam jeszcze nawet ten pies w Brzezińce, co był, co do tego, to jeszcze mój brat mówi, popatrzcie, tu kładli, a tu były takie rączki, to się tak dźwigało do góry, to on tam się zesuwał do tego pieca. Jeszcze brat trzymał, pamiętam zatem, no, puścisz to wodą, świnia jeszcze to w ręce trzymasz. Jak to, a to głowy niespalone, ręce, kości, po prostu, a jest. A Oświęcimianie tłumnie ruszyli do Birkenau i do Auschwitz i były jakieś rabunki, coś takiego? Ale no, ludzie szli, tak rabowali cały obóz, wnosili, bo tam był przecież cały magazyn wszystkich, co tam było, Zbyszek butów, gorków, kołdrów, no bo to jak przywieźli tych ludzi, tych Żydów, tego wszystko, to każdy chce coś ze sobą wziął, nie? Żeby miał tego, a potem to wszystko było takie w tamtych barakach, w jednym, a co tam było, nici, wełny. I jeszcze brat mówi, chodź tam, no to chodź ze mną, to se coś przyniesie. Pamiętam, poszłam z nim, to se przyniosłam koc. Koc taki ładny, gruby koc, takie pachy były kolorowe i poszłę na to, tego. Ale ja się tak rusków bałam, że nie mówię, bo ja się już tak bałam tych rusków, bo jak szedł ten front, to tu spalił nas te ruski, nie? I taki ci był młody rusek i tak się ku mnie podwalował, co to ta kodziuszka, co to miałam wtedy 17-16 lat. Się tak tego jeszcze podali, że to gwałcą, że to się tak tych rusków bałam, ja nie chciałam iść do obozu, bo tam przecież byli ruski, niektórym się udało coś tam wziąć stamtąd. A ja mówię, ja nie chcę, no rozbyłam i więcej nie poszłam, bo się tak bałam tych rusków. To znaczy, że to był taki klasyczny rabunek tych... Każdy sobie coś ukradł, coś to miał. I to nikt nie protestował, Rosjanie na przykład, nie pilnowali tego? Tak, to jeszcze tam front był w Pszczynie, w tym to przecież jeszcze strzelali, a tu już ludzie rabowali. A co tam było podobno, ci co pierwsi poszli, co... No my mieli źle, bo ten most, co tu był na Sole, to oni go wyminowali, wiesz? Bo żeby był ten most. To by ludzie tu nasi skorzystali, ale tak, przyszedłeś z obozu, nie ma gdzie przyjść przez Sołę, nie? To takie ci to było, cały ten most był zawalony i no taką kładkę ktoś położył, że się tak przeszło. To kto miał mocną głowę, to po tej desce przeszedł, coś przeniósł, a kto nie, to nie przeszedł, bo woda szumiała pod spodem, a tu taka kładeczka i no była coś dwa kroki dołu i temu, no ale ludzie nośli, a najwięcej to zrabował ten. Ten skrzypek, ten kowal, co tu był, oni mieszkają, teraz tam mieszka ten brat tego waszego sąsiada, tej Staszki Grabuniowej, Kaim. A. No to on tam, to ten jego teściu, to on to naniósł tam. On miał było chłopisko takie, on ci naładował, do płachty na plecy się załadował i tak dar do tego domu. On to tam naniósł. Na złota też tam było, nie bój się. Tam ludzie też złota znaleźli i jeszcze po wojnie kopali za złotem, bo to tamte prochy, co rozsypowali przecież, co po tych spalonych ludziach, to wszystko było. To tam zbogacili się niektórzy, no, ale kto miał szczęście, to znał. A Rosjanie kradli? No, oni, Rosjanie to potem po wojnie kradli nam, ludziom, naszym Polakom. Jakie tu były cyrki.
jeszcze mieszkał tutaj chowanie syn doktor, no jeszcze nie był żonaty, ale to Dymary się już tu tak chodził. Jakoś tu był, to była niedziela. Patrzymy się, idzie, jedzie dwóch Rusków, na takim konia mieli i na takiej wieś, na tych dwóch kołówkach, chce taki, jak się to ten wóz nazywa? Brytko. Tak, na dwa duże takie koła i jeden koń, oni tam siedzieli, nie wiem jak się to nazywa. I jadą tutaj od garaży na pasisko, a leci taki chłopak i tak, no, rower mi ukradli, a ta dekowanie tu są na tym i mówi, tak, chodźmy zastąpimy tym Ruską, co oni to robią, rower mówi, nie, bo nie mieli tam pewnie w tej Rosji rowerów, jak widzieli zegarki, rowery, no to wiesz, a co oni byli pragnący. I Tadek wyszedł tutaj na to pastwisko, jak to tu jest, i, no i do tych Rusków mówi, żeby oddali ten rower, a oni nie. A tu do Rusy były takie dwa porządne chłopy, a mój brat z nim tam wyszedł i mówi, tak, oddać, żeby mu oddać temu chłopakowi rower, a to był z Brzezinki on. Jego ojciec tam pogrzeby woził, tego Edka ojciec, ja myślę, Baruś się nazywał, ten Baruś. I mój brat skoczył na te bryczkę i tych Rusków tak do kupy, wiesz, z tego woł i zdarik z tego, a chowaniec skoczył Tadek i wziął ten rowerem z tego wozu i dał temu chłopakowi. Ty wiesz, że on ci... Potem jak ich puścili, on ci od tego chciał ci ich strzelać, bo mieli broń, ale nie zastrzelił. Nie, ale mieli, chciał ich zastrzelić, ale nie wystrzelił ani razu. To były świnie takie, że te Rusy, co jak my tu mieli taką gruszkę, Bere się nazywało tu za domem, to przyszli to i za jedną niedzielę to tam obżarli wszystko. Może też głodni byli, no nie macie co dziwować. No. Wszystko obciupali. A o czymś takim jak obóz przejściowy w 1946 na terenie Auschwitz, pamięta pani coś takiego, że takie coś mogło być? No to my byli tam były krzyż nieśli, to z kościoła szła taka procesja, były takie, no, co się szli tam ludzie modli, takie procesje były tam takie. Jedno tam raz byłam, co ten krzyż taki wielki nieśli, co tam chyba jeszcze stoi tu. Na tej żwirowni, co to postawili, co potem tak walczyli o ten krzyż. Ale tam podobno stoi ten krzyż. Stoi. A była pani na tym pogrzebie zbiorowym koło Auschwitz? Nie była. Byłam, no jak mieli Hesa przywieźć, to tam byłam. My się cały dzień wyczekali i nie przywieźli go. Tam był taki naród, że nie, ale my się nie doczekali. A potem mówili, że przywieźli, ale że to nie Hesa przywieźli, że kogoś innego. Różne to były wersje, a jedni mówili, że zaś, że jego. A pamięta pani egzekucję Hesa? No nie pamiętam. Nie byłam wtedy na tej egzekucji, bo to w ten dzień go nie przywieźli, a potem my nie wiedzieli kiedy i nie, także nie byłam. I jak się miasto odbudowywało ze zniszczeń wojennych? No jak się odbudowało? Pomału się odbudowało. Te żydowskie domy powalili to wszystko, bo to przecież Oświęcim to było takie brzydkie miasto w byciu. Takie te uliczki wąskie, kamieniami położone, że tamten kościół to był ogrodzony, tamten kościół to był taki murem ogrodzony. Tak powiem, ten mu zwalili, to tam zrobili ten gościniec tam blisko. Pomału się odbudowali. No ten dom to postawili całkiem nowy, co jest, to była partia. To teraz jest tam sąd. Wiesz, który? Mm-hmm. Ten koło kościoła taki ładny tu w rynku, jak się idzie, co tam. Nie wiem, jak się to nazywa, ta ulica. Wiesz, który? Ale sąd to na rynku, tak? No w rynku, głównym w rynku, nie? Co jest sąd. Taki czerwony dom, dachówką czerwono kryty. I to ten dom jest całkiem nowy wybudowali. Tam był szpital, tam był taki stary dom, no, tego tam Ruski miał, jak frącze, to tam był szpital. Wozili tam tych radnych Rusków. Też my musieli i tego też, jeszcze Ledwońka ta nasza, co tam wiesz, to no, co, tam ta od gościńca i Ogiegliną, ona już nie żyje, wiesz, którą Ogiegliną, nie wiesz, z Paździoru. Ona dużo nas tam też, to nas przymusowo wyznaczył, że mu iść. No właśnie ten nas wyznaczył, Przemień, ten burmistrz.
Wiesz, który? Ojciec teściu, pani Foltyn. Teściu Foltyna. To odno znamy z naszym, bo on był tym burmistrzem i my musieli nosić, wynosić pod tych grusków, sprzątać te sale, to wszystko. Ledwońkę Kasię do tego nadawała, bo ona była, ja jak już widziałam krew i to wszystko, to miałam do... Nie każdy potrafi to, nie każdy. I jak w Polsce rozpoczęła się komuna, prawda? I czy były wobec mieszkańców jakieś zarządzenia specjalne? Byli prześladowani jakieś? Nie, nie, nie było ci. Chyba, żeby może tych, co byli przeciwnicy, ale powiem ci, Zbysiu, my tu mieli taki krok razem z tą przykopą, co płynęła ta przykopa, bo wiesz, jak tu płynęła. I tam no zawsze topiła ta przykopa. I ten doktor Chowaniec mówi tam, no co zrobimy, trzeba iść do partii, trzeba to zgłosić, żeby coś z tą przykopą albo wybagrowali, albo pogłębili, albo co. I zebrała się taka delegacja i poszli do tej partii, a on z nimi też poszedł. Ja nie, tam nie byłam, bo to bo mama poszła wtedy na to, ale to było ludzi tam. Poszli, opowiedzieli całą tą sprawę. Ty wiesz, że oni do tygodnia przyjechali i wybagrowali tą przykopę? Ta partia załatwiła. Przyjechała kopara, wybrała, potem taki spływ był tej wody, bo to zarośnięte przecież wszystko było tym mułem, tą trawą. Ta woda się trzymała przez te łąki, co tu są te pola, to wszystko było zalane wodą jak tego i to tak co roku było. I on ten chowanie listę zrobił, ludzie się podpisali i poszli do tej partii i tam. I ta partia to załatwiła, widzisz, że do tygodnia przyszli i wybagrowali przykopę. No, jednym pomogła partia, a drugim, no i wiem, ale no wtedy z tą przykopą to nam pomogli. A co się stało z tym Kaszą potem? No on chyba, one go chyba gdzieś załatwili gdzieś. Jedni mówili, że we Wrocławiu go zaszczelili, jedni, że go zaszczelili. A czy to prawda, to nie wiem, nie wiem. A jak pani życie po wojnie się potoczyło, tak osobiste? Osobiste życie po wojnie było takie, że pierwsze poszłam do szkoły. Bo nie byłam przecież, co ja miałam 3-4 klasy przed wojną. Tak, a to no, żeby 7 klas skończyć. No to my z tą Jaśkową, tu z tą sąsiadką, ona też z tego roku, co ja zapisali no, do szkoły, do Sarafite. Tam się kończyło 8 klasę. Tych zakonnic tam wykończyły, tam jeszcze ten ksiądz no zuczył, taki fajny ksiądz tu był, on się zabił na motorze, potem on no, tak pomogł też, tak jak mógł to, żeby ten, strasznie no, ten ksiądz pomogł, bo to, żeby te starsze roczniki te 7 klas zrobiło, no, on pomógł dużo ten ksiądz, Baścik się nazywał, ksiądz Baścik. Tam nam pomógł do pierwszej, żeby tę szkołę skończyć, bo jak nie skończyłeś szkoły, to tu. No a potem co, to zostałyby dwie biedy by miały z mamą. Biedę po wojnie, straszną biedę by miały. Bo to nikt w domu nie zarobił, nikt nie tego. Bieda a była. A co z bratem? No bracia mieli swoje rodziny też. Ten jeden się tu budował, też on tu jest wybudowany. No tamten był wybudowany przed wojną jeszcze. A ten się tu budował. Siostra się wyszła za mąż. No to poszła ta dama do teściu, wiesz gdzie poszła, nie? Do tych Radwanów, a ja z mamą zostałam, no ale potem poznałam swojego męża, bogatego. On mi dużo pomógł, bo był jedynokiem, pole mieli. Potem jak się ożenił, to no potem to my mieli dobrze. Jak on też wszystko no, zrobili, koniami. Teściu był bogaty, jednego tego syna mieli, to też o niego dbali. Potem już mi się było coraz lepiej. Ale biedy też przeszłam. O, przeszłam biedy. Znaczy pani miała kiedyś, znaczy poznała pani jakichś przeciwników ustroju komunistycznego? Tak tacy, co chcieli walczyć z nim? No pewnie, że było taki Worekań nasz pierwszy. On to był taki zły na tych czerwonych, zawsze no te czerwone, te diabły czerwone, tak, zawsze jechał na nich. I oni robili coś w związku z tym, czy tylko mówili, że to jest... A nic nie działali, nie działali.
Tak, wiesz, jak się posądziły chłopy, no to wiesz, jak to dyskutowali, no. No ale co mieli mówić Zbyszek, jak Zagierka było dobrze? Przecież Zagierka było tak w Polsce dobrze, no ale my wiedzieli, że on tam bierze te pieniądze i żeby tam było dobrze, że ludzie się pobudowali, bo to tanie wszystko były te i kredyty były długoterminowe. Przecież mój brat jak się budował, to on dostał na 30 lat kredyt i to były grosze oprocentowane, że za co by się wybudował. To na cementu nie była drogo, drut był tani, to były takie możliwości, Zagierka się pobudowała, że nie wiem. No. Co ludzie mieli mówić, jakby były możliwości? A jak się rozwijało życie kulturalne w Oświęcimiu? No życie kulturalne się po wojnie tu rozwijało, bo tu się założyli te wici było. Wici, Związek Wici, wiciarze byli, Walki Młodych, nie? To tu całym działaczem był chowanie z tym doktor. No my wszyscy do tego widzi się ta młodzież zapisała, tu przedstawienia grali przecież, wszystko, a całym działaczem był tym, on u piosenki układał wszystko.